Jak myślicie, co było w tej kanie? Jaka w niej była zawartość? Jest, zobaczcie, ktoś się tam chyba próbował wkopać. Żaba! Weź mnie nie strasz! Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Zobacz, najpierw zajedziemy na tą plażę w miejscowości Wieprz nad Jeziorakiem. Potem zajedziemy na tą nieistniejącą, zaginioną miejscowość, o której ci wspominałem, a potem poprowadzimy poszukiwania już tutaj w Głubławkach, gdzie mamy obecnie pozwolenie. Tu? Tak, tutaj. Mhm. Witajcie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie. Jesteśmy po analizie starych map i wytypowaliśmy sobie bardzo fajne miejscówki. A związane jest to z tym, że dostaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na prowadzenie poszukiwań w miejscu, które nas od zawsze bardzo interesowało. Wybieramy się tam, natomiast zanim dojedziemy w miejsce docelowe, wybraliśmy sobie jeszcze dwa inne miejsca, w których poprowadzimy poszukiwania. Najpierw wejdziemy do wody w miejscowości, gdzie była stara przedwojenna plaża i dużo zabudowań. Później pojedziemy w zacne miejsce, bo jest to miejsce, które uważa się w cudzysłowie u nas lokalnie jako zaginioną wioskę, a później docelowo pojedziemy do miejscowości Głubławki, gdzie otrzymaliśmy pozwolenie i będziemy też tam prowadzić poszukiwania. Jest to mega wyjazd, zapowiada się bardzo dużo emocji, bardzo dużo przygody i bardzo dużo znalezisk. Dokładnie, zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Dotarliśmy już na miejsce docelowe, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Dzisiejsze wejście do wody odbywać się będzie nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Wieprz. Myszka mini już gotowa do poszukiwań, ale nawet wyglądam jak myszka mini z tymi uszkami. Zderzenie z rzeczywistością. Niestety na tej plaży nie ma piasku i nie będę miała gdzie poszukiwać. Trawnika nie będę rozkopywała, więc nacieszę oko tym, że Krzysiu kopie w wodzie. Plaża, na której prowadzimy poszukiwania, jest plażą publiczną. W sezonie zjeżdża się tutaj bardzo dużo osób. Natomiast co mnie zdziwiło, bo przeszedłem całą długość plaży w stronę z powrotem i miałem tylko trzy sygnały. Pierwszy z nich to wzrywka, drugi to kapsel, a trzeci sygnał to 5 groszy. Także albo ktoś tutaj był przed nami, albo po prostu jeszcze nie trafiłem na te właściwe sygnały. Miejsca może i mało, ale taki skraweczek piaseczku się znalazł dla mnie i jest tu bardzo dużo sygnałów, więc będę je weryfikował. Coś tam jest. Mi tylko jakiegoś kabla nie wykopała. A tym sygnałem jest folia aluminiowa. Jakiś kolejny sygnałek. Zobaczymy, co tam ciekawego wykopie. Jest sicie, ale co? Jajko. Wyciągam to, co niepotrzebne sita, żeby Wam właśnie pokazać moją znajdkę. A jest nią, a jest się czym chwalić. Patrzcie, piąteczka. Także bardzo ciekawa znajdka. Duży nominał monety obiegowej, 5-złotówka. A ja dalej walczę z sygnałami, tutaj w takim miejscu. Naprawdę jest ich bardzo dużo i za chwilę zobaczymy, co tutaj ciekawego się znajduje.
I w tej dziurce znalazłam 5 groszy. Spójrzcie, jakie przyciemniałe. Troszkę poleżało, czekało, aż je wykopię. Będę kopać dalej, może jeszcze coś fajniejszego wpadnie. Oprócz tych kapselków, zrywek, folii aluminiowej też można wyłuskać takie właśnie monetki. Kolejny sygnał obok, zdezelowany jeden grosiaczek. Także szału nie ma. O, 10 groszy. Trzeba je przeczyścić, to może jeszcze je uratujemy. Bo mocno zleżałe. Coś może z tego jeszcze będzie. Z początku myślałem, że ciężko będzie z tymi sygnałami, natomiast im więcej chodzę, tym więcej tych sygnałów. Natomiast jeżeli chodzi o monety, to jest to kolejna, ale biżuterii nie widać, nie słychać. Wejdę sobie na ten pomościk, będę miała bliżej do Krzyśka. Tam moja foczka się znajduje i coś odkopuje. I co tam? Sygnał jak dzwon. Myślałam, że to patyk. Aluminium. Amelinium. Swoją drogą szukanie w wodzie jest to nie lada sztuka. Próbowałam parę razy, ale na lądzie czuję się bezpieczniej. Ja i moje zabaweczki. Co taki smutny? Muszę wam coś powiedzieć. Coś mi nie leży. Ta plaża, jakoś mi nie wychodzą tutaj poszukiwania. Tych sygnałów oczywiście też nie ma za wiele. Kończymy tutaj poszukiwania. Na taki wpadłem pomysł, żeby jechać odwiedzić zaginioną wioskę, a później gdzieś jechać na kolejną plażę lub kolejne miejsce, żeby poprowadzić jeszcze dzisiaj poszukiwania. Także zbieramy się, ale jeszcze przed tym pokażemy wam, co udało nam się znaleźć na dzisiejszej plaży, na miejscu, w którym teraz jesteśmy. Szczerze, to aż czekałam na to, aż to powiesz. No sami słyszycie. Generalnie to nie ma czym się chwalić. 5 zł i 21 groszy z tego miejsca wyszło. Kilka kapsli, nie za wiele kapsli, to też mnie coś dziwiło. To ewidentnie też pokazuje, że ktoś tutaj przed nami poszukiwał, a też wiem to stąd, bo są głębokie dołki. One się nie wzięły od tak, tylko po prostu ktoś kopał sitem, dobierając się głębiej do sygnału, który miał pod cewką. Także tylko tyle, albo aż tyle. Stąd taka, a nie inna decyzja. Ale jeszcze zobaczcie te monety z bliska, jak one wyglądają po wyciągnięciu z wody. I jest piątaczek, i jest 10 groszy, 2 5-groszówki i grosiaczek. I to cały urobek z dzisiejszego dnia. Także jedziemy dalej. Po poszukiwaniach w wodzie posiłek po porcyjce jedzenia. O, patrz, sprzedali nam otwarte parówki jeszcze ugryzioną. Zabrakło ci złotówki, no to ci, wiesz, sprzedawczyni ukroiła kawałek, wiesz, o wartość złotówki. A tak naprawdę mamy też jeszcze po tym posiłku do odwiedzenia bardzo, ale to bardzo ciekawe miejsce. Nieistniejąca wioska, temat, który nas intrygował od dawna. Chcemy zajechać, no i zobaczyć, co po niej tam zostało. Mamy informację, że jest to miejsce bardzo historyczne, że mieszkała tam bardzo znana postać, że miała swój dworek, że była to wioska, która liczyła kilka domostw i kilkadziesiąt osób. I cały teren też jest bardzo mocno archeologiczny, stąd też mocno ta osoba, o której się za chwilę dowiecie, przysłużyła się do tego, żeby stawiać jej tutaj tablice i
upamiętniać jej pobyt na terenach dawnych Prus. Muszę wam powiedzieć, że od tych neoprenów to niesamowicie cuchnę. Ja nie wiem, jak ta Ewelinka tutaj ze mną w tym samochodzie wytrzyma. Jedziesz i to strasznie, niestety, ale będę musiała z tobą wytrzymać. Po drodze mijamy wiele opuszczonych domów. Tutaj w tych zaroślach jest jeden z nich. Za chwilę zajrzymy do niego, zobaczymy, co tam się kryje, co za skarby są w takich starych, opuszczonych domostwach. Wejdziemy i zajrzymy sobie do tej chałupy, co tutaj jest, o ile będzie można wejść. Widać ścieżka wydeptana. Ktoś sobie tutaj zrobił jakiś śmietnik. Także wszystko się zawala, zobaczcie. Wszystko się zawala, tu jest fotel stary. Tu chyba w ogóle można wejść, można, ale zobaczcie, u góry wam jeszcze pokażę, co jest nade mną. Zawalający się sufit i w tym domu co jest jeszcze. O, bardzo stara komoda, mega stara. Idziemy sobie dalej bezpiecznie, żeby zobaczyć. Jest powrzucane wszystko, co tylko możliwe. Stara szafa. Kurde, przedwojenne te szafy. Także tak to wygląda. No i idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Przejdziemy sobie bezpiecznie wszędzie. Trzeba patrzeć pod nogi. Tutaj zobaczcie, totalnie zawalone pomieszczenie. I idziemy dalej, żeby mi się tu nic nie spindoliło na głowę. Sufit zawalony. Przejście dalej, co tam mamy. I jest wyjście na drugą stronę. Na dole tutaj jest zejście do piwnicy, ale tam nie wejdziemy. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj. I są kolejne pomieszczenia i tam jest wyjście na strych, znaczy wejście strych, tam jest strych. I to jest tutaj wyjście na ogród. Zobaczcie, jaki był piękny kiedyś ogród. Tutaj w tym zakamarku jeszcze jest kredens i to, co było w środku, opróżnione. No i wychodzimy już na zewnątrz, żeby jechać dalej. Szkoda, że nie możemy tutaj pogrzebać. Na pewno by się udało tutaj wyłuskać kilka ciekawych, w cudzysłowie, skarbów, które mogłyby nas zainteresować. No ale niestety tak to jest. Jak nie nasze, to nie grzebiemy. Jedziemy dalej. Ciężko się dostać do tego miejsca. Zobaczcie, kiedyś to była stara miejscowość. Pozostały drogi brukowe. No i wszystko pozarastane. Off-road prawdziwy. Dotarliśmy już w miejsce, gdzie jest ślad tylko po zaginionej wiosce, która tutaj funkcjonowała praktycznie od dawnych wieków. Dochodzimy do miejsca, gdzie są pozostałości ruin dworku, w którym mieszkała niejaka pani Elisabeth Lemke, która była badaczką folkloru, botaniki i pradziejów Prus górnych. Dodatkowo na tej tablicy możemy wyczytać, że Elisabeth Lemke badała cmentarzyska kurhanowe z wczesnej epoki żelaza, te, które znajdowały się na tym terenie. Uwielbiam odwiedzać takie miejsca, gdzie wiem, że tutaj dawniej żyli ludzie. Przecież w tym miejscu było kilkanaście domostw. Informacje są takie, że już tutaj w okresie średniowiecza były osady krzyżackie, a jeszcze wcześniej przecież ta badaczka robiła wykopaliska i potwierdziła, że w epoce żelaza tutaj funkcjonowało życie. Jesteśmy w miejscu, gdzie stał największy dworek, gdzie mieszkała tutaj Elisabeth Lemke. Po tym, co tutaj było pięknego, czyli tym dworku, pozostały, zobaczcie, tylko takie ruiny. Nie ma nic więcej. Ruiny, ruiny, ruiny. Tu jest jakaś piwnica, ale to trzeba być ostrożnym,
bo nie wiadomo co tam jest. Zobaczcie, ktoś się tam chyba próbował wkopać albo jakiś zwierzak sobie zrobił norę. Idziemy dalej, żeby zobaczyć. I tak to wygląda z góry. Ruiny, zobaczcie, kiedyś tu była potęga, wielki dwór, a teraz są tylko pozostałości. Przepiękne musiało to być miejsce. O, i tak to wygląda. Idziemy sobie dalej. Patrzę pod nogi, żeby mi się tutaj coś zaraz nie zapadło, żebym nie wpadł do jakiejś piwnicy. Głazy z fundamentów. Pozostałości. No jest to niesamowite uczucie. Tutaj tętniło kiedyś życie, a teraz jest pustostan i praktycznie tylko wspomnienie. Jest to mega tajemnicze miejsce. Zobaczcie, głazy jeszcze poukładane jeden na drugim, tak jakby same chciały ożyć i od nowa zbudować ten obiekt, który tutaj górował nad tym terenem. Dawno tutaj pewnie człowieka żadnego nie było. Komary niesamowicie tną, informując, że to ich teren. Zobaczcie, co tutaj jest, jak tutaj wszystko wygląda. Podejdziemy sobie jeszcze tutaj, żeby zobaczyć. Ech, co za piękne, historyczne miejsce. Kolejne ciekawe, historyczne miejsce odhaczone, więc ruszamy dalej. Jadąc dalej w kierunku miejsca, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania, naszym oczom ujawniły się kolejne fundamenty, pozostałość po budynku. Idziemy właśnie po stopniach do góry. Ulpity, o ile dobrze spojrzałem na mapie, tak nazywała się ta miejscowość. Tu są pozostałości podwórku, który tutaj stał. O, nawet na oko można zobaczyć przedwojenne kafle. Zaraz złożymy w całość. Uda nam się? Nie uda nam. A nie, uda nam się. Zobaczcie, tu jest, są jakieś napisy. Litental, tak? O ile dobrze widzę, fabrik. Popatrzymy sobie, może coś się uda znaleźć ciekawego. Bez wykrywacza. Jest tu pełno cegieł, porozbijane te płyty i też jakieś inne rzeczy. Nie, to jest też kafel od pieca. Także jest tego tutaj sporo. No jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie tylko widzimy, dotykamy, ale chodzimy po historii. Zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj pod ten fundament, czy nic tam głębiej nie ma. Nie widać, nie widać. Nic nie widać, ale szukamy dalej. Idę już dalej do samochodu, żeby ruszyć dalej w naszą podróż na poszukiwania, ale wziąłem fragment tego kafla, żeby pokazać go Ewelince. Zobacz, jaki stary kafel leżał na tym budynku z napisem. Znaczy na tym budynku, na fundamentu. Tak. Fabryk. I coś hal. Ciekawe. Zaparkowaliśmy już nad jeziorem. Ewelinka mnie tutaj dezynfekuje i odstrasza od razu komary tym śmierdzidłem. Jeszcze ta ręka. Żeby tutaj czasami więcej tego nie przyleciało, nie? Nie, to jest dobre, dobre. A już wam pokażę, w jakim fajnym miejscu zaparkowaliśmy. Tuż obok drogi jest taka dzika plaża, gdzie mieliśmy możliwość postawić auto, ale też tutaj zwalone drzewo, jaki daje urok niesamowity w miejscu, gdzie stoimy i możemy się tutaj delektować widokiem. Tylko nic nie odwal. Pamiętaj, że to jest stare i spróchniałe. Padniesz do wody, to ci nie uratuje.
I co tam widzisz, ja? Jeziorak. Jak pięknie ptaszki śpiewają. A jaka czysta woda. Może by tutaj w woderach wszedł do plaż, na ten, do wody. No zobaczcie, troszkę naśmiecone liści, ale woda, super widok. Żaba! Kurde, weź mnie nie strasz. Masz mi rękę zamknąć. Poszukiwaczka skarbów, a żab się boi. Boję się żab. A skarby kopie, a żab się boi. Może nie będzie i boję się, tylko mnie to brzydzi. I tak to mnie to brzydzi. Dobra, ubieraj się, bo trzeba wejść w te krzaki. Sam idź, ja nie idę. Ja nie wejdę. Tu jest mój pierwszy sygnał, a tu wyciągnąłem Ewelinkę, żeby nagrała scenkę ze mną. No bo spójrz. Ci nie wierzę. No to dobra, to wyciągnij sama. To co? Pierwsze kopnięcie. Naprawdę, pierwsze kopnięcie jest... A kto ci kazał na drodze kopać? No, ba, no bo się kopie na drodze, nie każdy wie o tym. 10 feningów? No. Tak? Juhu, to może ja tu przyjdę. Także zastanów się, możesz się przebrać i wchodzić ze mną do lasu. Do lasu nie, ale tu mogę po drodze pochodzić. Jeszcze muszę się przedostać przez te klimatyczne miejsce. Zwalone drzewo daje taki niepowtarzalny klimat ponury, ale jakoś tutaj przejdziemy. To są idealne miejsca na poszukiwania. Takie miejsca zawsze coś kryją. A już jesteśmy prawie na drugiej stronie. Konkretny sygnał. Jest coś obszerniejszego, bo sygnał ciągnie się w lewo i w prawo. Zaraz zobaczymy, co to jest. Coś jest. Tylko co? Zarośnięte. Oby było warte tego, że ja tutaj stoję w tych krzakach. Warte, warte. Mam już to tutaj. Spójrzcie razem ze mną z bliska, co to jest. O, emocje niesamowite. Patrzcie, jest to. Tutaj. Aha. Jakieś naczynie po niemieckie, bo widać po kształcie. Ale było blisko. Myślałem, że to jakiś depozyt jest. Sygnał był rozciągnięty, no bo leżało to bokiem, stąd to mnie zmyliło. A tym razem guzik, który praktycznie leżał na samym wierzchu. Nie ma żadnych napisów, numerów i tak dalej. Kolejne sygnały, którymi mogę się pochwalić, to jakiś fragment zamknięcia. No i tutaj taka kostka ołowiana, jakiś obciążnik prawdopodobnie. Także sygnałów jest na początek sporo. No i dopadła nas burza. Jezioro ściągnęło tutaj chmurkę, pogrzmiało trochę. No i zaczyna popadywać. Tutaj mam sygnał, do którego za chwilę wrócimy. Natomiast za chwilę wam pokażę, co leży pod drzewem. Po prostu na wierzchu. Zauważyłem to na łoko, idąc w tą stronę do tego sygnału, że tak powiem. Zobaczcie sami. Bańka na mliko. Bańka depozytowa. Teraz mnie zastanawia fakt, czy ktoś to wykopał wcześniej z poszukiwaczy, a na pewno tutaj poszukiwacze przyjeżdżają, bo jest sporo dołków. Czy po prostu tutaj z któregoś tego domostwa, bo przecież ich tutaj stało bardzo dużo, ktoś to wyrzucił, czy po prostu to ot tak sobie leży, czy ktoś to wyrzucił jako niepotrzebny złom. Pewnie się tego nie dowiemy, ale wyobraźnia i serduszko zaczęło mocniej bić, bo wiecie sami, jak to jest, nie? Mnie takie kanki na mleko, bańki na mleko kojarzą się z depozytami, no bo jesteśmy na Mazurach, jesteśmy w miejscach, gdzie były działania wojenne i gdzie tych depozytów jest dużo, no to jak wyobraźnia ma się nie rozbudzić. Natomiast to sobie zostawimy.
i kopniemy. Zobaczymy, co tutaj jest. Wyobraźnia rośnie, ponieważ jest stare drzewo, jest stara kanka, jest jeszcze to głębiej, może coś ciekawego być. No gdzie ten sygnał się tutaj mi cały czas przemieszcza? A jeszcze wam powiem taką humoreskę, zanim dokopię się do tego sygnału. Zapomniałem dzisiaj wziąć butów i w laczkach wybrałem się na skarby. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Odsunę ją trochę, bo ściąga sygnał. Chyba gdzieś tutaj mi ten sygnał wpadł do dołu. A, mam go już. Mam go już. Zaraz go sobie namierzymy. Na pewno gdzieś jest tutaj, za tym drzewkiem. Jest. Welcome. Myślałem, że co najmniej jakaś fajna moneta, a to tylko kapsel. Wyobraźnia rosła. Myślałem, że może coś mi zostawił, żebym się pocieszył, a tutaj tylko kapsel. Albo aż kapsel. Także pada coraz bardziej. W związku z tym dzisiaj już będę kończył poszukiwania. I też będziemy kończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć i poczuć więcej takich emocji jak ja, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz taktyczny i lajka. A jeszcze zadam ci pytanie, jak myślisz, co mogło być w tej kance? Napisz w komentarzu, zasugeruj coś, zobaczymy. Może kiedyś i się dowiemy, co było w tej kance. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.